Witam serdecznie, mamy poniedziałek, a więc czas na kolejny odcinek FLS-owego magazynu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniach tygodnia pierwszego, za nami tydzień drugi również, a przed nami tydzień trzeci, który rozpocznie się właśnie dzisiaj. Dzisiaj także po raz pierwszy zagramy już na dwóch boiskach jednocześnie, także będzie się na pewno działo naprawdę dużo. W ubiegłym tygodniu też działo się sporo, no i od razu przejdziemy sobie do tego, co było w ramach rozgrywek Ligi A, bo tradycyjnie oczywiście zaczynamy od szczebla najwyższego, no i tutaj mamy kolejną porażkę obrońcy tytułu, którym jest, przypomnijmy, stomatologia Stupka. Po niespodziewanej minimalnej porażce z pierwszego tygodnia, kiedy zespół Łukasza Stupki przegrał z Banerką, teraz chyba jeszcze bardziej niespodziewana porażka z KKF Kafaro, a przede wszystkim jeśli chodzi o rozmiary tej porażki, to na pewno tutaj absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Stomatologia Stupka ma spore problemy na początku sezonu, no i zaczyna sezon od dwóch porażek, co może zwiastować bardzo trudną dla nich obronę tytułu. Przynajmniej jednak na ten moment no nie wiedzie się im tak, jakby na pewno sobie tego życzyli. No i przegrywają znacznie z KKF Kafaro. Nie zatrzymuje się za to ekipa Asów TEP, Asów GDA i TEP Edukacji. Oni wygrywają swój drugi mecz i to w bardzo przekonywujący sposób, pokonując drużynę Kraków Airport aż 8-3. No i ten debiut lotników w rozgrywkach Ligi A no nieudany, na pewno nie zapiszą sobie go do tych najbardziej udanych, a spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej po tym zespole. No już na początku spotkania było widać, że przewaga Asów, GDA i TEP Edukacji jest dosyć wyraźna, no i to też przełożyło się na końcowy rezultat, mimo że momentami zespół Kraków Airport próbował, oczywiście konstruował swoje ataki w ataku pozycyjnym, naprawdę dobrze się oglądało to widowisko. Obie drużyny widać, że nie przeszkadzała im absolutnie piłka, no i tutaj działo się w tym meczu dosyć dużo, ale wszystko zdecydowanie pod kontrolą drużyny Grzegorza Gęgotka. No i kolejne punkty sobie dopisują do ligowej tabeli, co oznacza, że jako lider przystąpią do tygodnia trzeciego. W ostatnim trzecim spotkaniu, chyba najbardziej wyrównanym, Banerka mierzyła się z Cybermachiną. Dla Banerki było to drugie spotkanie w tym sezonie po tym, jak pokonali zespół mistrza ubiegłosezonowego stomatologię Stupkę. Teraz podeszli do spotkania z Cybermachiną, a więc z wicemistrzem, no ale z wicemistrzem już tej niespodzianki się sprawić nie udało, ale mimo wszystko pozostawiają po sobie bardzo dobre wrażenie, walczyli do samego końca, no i dopiero gdzieś w samej końcówce Michał Ślaski zamknął ich marzenia, bo tak naprawdę niemalże do samego końca były szanse dla drużyny Jana Winkla. Ostatecznie przegrywają, ale i tak ten trudny terminarz na początku sezonu mogą sobie jak najbardziej uwzględnić jako udany, bo zespół zaczyna od dwóch dobrych spotkań z czołowymi zespołami i ma na swoim koncie trzy punkty. Pewnie przed sezonem, gdybyśmy ich zapytali o typowania, no to mogliby nawet powiedzieć, że niektórzy, że będą mieli zero, no a mają trzy, więc to naprawdę wydaje się dobry wynik dla nich, jeśli chodzi o start sezonu. W tym tygodniu czekają nas już spotkania wszystkich zespołów, już od tego tygodnia zobaczymy komplet naszych A-ligowców i będziemy mieli do rozegrania 5 zatem spotkań, tak żeby wszystkie 10 zespołów nam się już zaprezentowało. Zaczniemy od rywalizacji Asów, GDA i TEP Edukacji z Cybermachiną, no i to będzie niekwestionowany hit tego tygodnia. Obie drużyny mocno zaangażowane w to, aby wywalczyć kolejny medal do swojej kolekcji, a przy okazji obalić mistrza, którym jest aktualnie stomatologia Stupka. Przede wszystkim na ten moment znakomicie spisują się kooperacje Asów, GDA i TEP Edukacji, no ale Cybermachina na pewno tanio skóry nie sprzeda, także tutaj oczekujemy naprawdę bardzo dobrego widowiska. W Lidze A swój debiut zaliczą dzisiaj Złote Chłopaki, które w tym sezonie występują pod nieco dłuższą nazwą swojego sponsora, Skaro Ubezpieczenia Złote Chłopaki, tak będą się nazywać zawodnicy
Sebastiana Kaniewskiego i oni mierzą się z Banerką, a więc z tą drużyną, o której sporo na początku sezonu się mówi, przede wszystkim dzięki tej niespodziewanej wygranej z obrońcą tytułu Stomatologią Stópka, ale również przez dobry występ z Cybermachiną. Także tutaj trudne wyzwanie czeka A-ligowego Beniaminka, no nie ma co ukrywać, będą musieli się spiąć zawodnicy Złotych Chłopaków. W Lidze A zadebiutuje też dzisiaj zespół Dzików Kraków. Podobnie jak dla Złotych Chłopaków będzie to absolutny ich debiut na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i również bardzo trudny przeciwnik, którym jest Cairo Honda, a więc brązowy medalista ubiegłego sezonu. Bardzo trudne wyzwanie, ale czy jest ono nierealne, to już kwestia tego, co będzie się działo na boisku. Zobaczymy, jak zaprezentują się Dziki w swoim debiutanckim absolutnie meczu. Będziemy mieli też spotkanie KKF Cafaro Global System Kazimierza Wielka z Rzymą Siermięgą. No i tutaj spodziewamy się wyrównanej rywalizacji. Obie drużyny w ubiegłym sezonie gdzieś tam na pograniczu grupy spadkowej i mistrzowskiej. Ostatecznie to drużyna z Kazimierzy Wielkiej grała w tym top 5. Rzymła zdominowała rywalizację w tej dolnej piątce, no a sezon zaczęła od porażki z Asami GDA i TB Edukacji, więc raczej od takiej wkalkulowanej. Z kolei Cafaro sprawiło niespodziankę, jak już mówiłem, ze Stomatologią. No zobaczymy, kto po poniedziałkowych spotkaniach będzie w lepszych humorach. No i ostatnie spotkanie to pojedynek Kraków Airport ze Stomatologią Stópka. No i spotkanie takie, które również może być bardzo ciekawe. Wiemy, znamy bardzo duży potencjał piłkarski, który drzemie w ekipie Kraków Airport, no i możemy się spodziewać, że Stomatologia Stópka już trzeci mecz rzędu będzie miała bardzo trudną przeprawę. Zobaczymy, czy w końcu uda im się wrócić na tą zwycięską ścieżkę, bo przypomnijmy, zakończyli sezon wiosna 2023 zakończyli go porażką, a następny rozpoczęli od dwóch porażek, także trzy mecze przegrane z rzędu ma Stomatologia Stópka. To rzadko się w ogóle chyba w historii zdarzało, musielibyśmy na pewno mocno pokopać gdzieś tam w historii zespołu Łukasza Stópki, żeby taką serię krótką, bo krótką, ale jednak serię znaleźć. Przechodzimy sobie do Ligi B1, tutaj też mamy kolejne rozstrzygnięcia w ramach tygodnia drugiego. Swoje spotkania wygrali Beniaminkowie, a zarazem jedni z największych faworytów grupy Ligi B1, a więc BJM, który pokonuje zdecydowanie Spadkowicza z Ligi A 8-1 i mowa tutaj o sklepie opon.com, a także Dynamo Kraków, Anik Union, które wygrywa z Biszaką Kurdwanów aż 11-4. Obie drużyny pokazują bardzo duży potencjał ofensywny, no i widać, że dla nich ten przeskok z poziomu Ligi C do Ligi B wcale nie jest jakiś brutalny, no i będziemy mogli śmiało niedługo pewnie mówić o tym, że to właśnie te dwa zespoły są bardzo mocno zaangażowane w walkę o medale, a być może nawet o miejsce w FLS-owej elicie. O powrót do FLS-owej elity mocno będzie na pewno się starać także Flamingo i to już pokazali w pierwszym meczu. Widać tę motywację kadrową, szeroka ławka, pełen skład właściwie w różowych koszulkach wystąpił w meczu, z nic się nie stało, no i też wynik pokazuje, że tej motywacji im absolutnie nie brakuje, aż 12-1 wygrywa drużyna spod smaku Flaminga, no i trzeba przyznać, że to takie obiecujące zwycięstwo, po którym na pewno można sobie obiecywać bardzo, bardzo dużo w tym sezonie. No i tak samo myśleliśmy o Adgo, gdy w pierwszym tygodniu zespół Adriana Sikory wygrał aż 10-2 z AS Maestro, wydawało się, że ten początek taki obiecujący będzie zalążkiem do czegoś bardzo dobrego, tymczasem niespodziewana porażka już w drugim spotkaniu z korkociągami.com, a więc z zespołem, który w Lidze B utrzymał się dzięki przesunięciom. No i po dłuższym czasie zespół Jacka Gabrysia wygrywa z Adgo, które no mocno ograniczone kadrowo, 6 zawodników mieli do dyspozycji tylko, korkociągi niewiele więcej, bo jednego rezerwowego, a mimo wszystko to doświadczenie, no średnia wieku na pewno wyższa po stronie korkociągów, tego nie ma co ukrywać, no i chyba tutaj to doświadczenie piłkarskie zaprocentowało, bardzo mądra gra, no i zwycięstwo nad Adgo, które już w drugim swoim spotkaniu zalicza pierwszą porażkę, no i troszeczkę komplikuje swoją sytuację, biorąc pod uwagę czołówkę tabeli, ale oczywiście to dopiero
początek. Przed nami jeszcze wiele, wiele meczów, więc będzie się tutaj jeszcze dużo działo. No i tak właśnie w tygodniu trzecim możemy już śmiało powiedzieć, że będzie się działo nadal. W tygodniu trzecim czekają nas mecze ADGO z Bejodemem. No i tutaj, biorąc pod uwagę aktualną formę jednych i drugich, nie ma co ukrywać, że faworytem mimo wszystko powinien być Beniaminek, który zaczął ten sezon bez żadnych kompleksów. Oba spotkania pewnie wygrane. No i miejsce w czubie tabeli. Korkociągi będą próbowały sprawić kolejną niespodziankę, walcząc z Nembudem. No i na pewno faworytem tego meczu nie są, natomiast pokazali już, że wcale nim na papierze być nie muszą w starciu piątkowym z ADGO. Dzida w przód będzie mierzyła się z Tubylcami, no i to chyba jedno z ciekawszych spotkań tego tygodnia w lidze B1, a Tubylców czeka jeszcze drugi mecz w środę, kiedy będą mierzyć się z AS Maestro. Także ciekawy początek dla Tubylców. Ubiegły sezon na pewno zapiszą sobie do niezbyt udanych, no a tutaj będzie okazja do tego, żeby zacząć z wysokiego C. Rywale raczej z wyższej półki niż z niższej, także zobaczymy, jak Tubylcy się przygotowali do tego sezonu. Nic się nie stało, poszuka pierwszych punktów na drugim szczeblu rozgrywkowym w starciu ze Spadkowiczem z Ligi A ze Sklepem Opon. No Sklep Opon, podobnie jak nic się nie stało, na razie z dwoma porażkami na koncie, więc i dla jednych, i dla drugich będzie to okazja do przełamania złej pasy. Drugi raz też zobaczymy Nembud, który w pierwszym spotkaniu gra, tak jak już mówiłem, z Korkociągami. W drugim zaś będą mierzyć się z Dynamem Kraków, więc tutaj wyzwanie już o wiele trudniejsze. Jeśli chodzi o pierwsze spotkanie, tutaj faworytem oczywiście zespół Krystiana Kubiczka, natomiast w tym drugim no to już bez cienia wątpliwości raczej Dynamo tutaj powinno być faworytem, no ale spodziewamy się, że Nembud, jeśli tylko zmotywuje się kadrowo i będzie w stanie zebrać optymalny skład, to tutaj Dynamo będzie miało bardzo trudną przeprawę. I ostatnie spotkanie to rywalizacja Biszaki i Kurdwanów ze Śledzikami. Dla Śledzików będzie to debiut na drugim szczeblu rozgrywkowym. W tym sezonie nam się jeszcze nie zaprezentowali. Biszaka z kolei wygrała z nic się nie stało, a następnie uległa Dynamu Kraków. Także na razie bez większych niespodzianek w wykonaniu zespołu z Kurdwanowa. No i zobaczymy, jak sobie poradzą z Beniaminkiem, którym są Śledziki. Przechodzimy do Ligi B2. Tutaj również kolejne spotkania. No i zaczynamy od kolejnego zwycięstwa Rafisu, który rywalizował z Łapanką VLS. No i właściwie pod pełną kontrolą całe spotkanie miała drużyna Rafała Kabata. Pewne zwycięstwo Rafisu 8-4 i to właśnie ten zespół przewodzi ligowej tabeli. Już po raz trzeci w tym sezonie oglądaliśmy hurtownię Escot, no i tutaj zespół Dawida Kosika rywalizował z Wilanową. Dla Wilanowy to pierwszy sezon w lidze B od dłuższego czasu. W roli Spadkowicza przystępują do walki, no i zaczynają niezbyt udanie, no bo właśnie od porażki z hurtownią Escot błyszczy Sebastian Stachel w barwach hurtowni Escot. Nie ma co tego ukrywać, znakomita postawa Sebastiana już na początku sezonu, także hurtownia może tutaj być jednym z głównych kandydatów do walki o medale. Bardzo dobry debiut na drugim szczeblu rozgrywkowym zalicza drużyna Delikatesów, która pokonuje 6-2 doświadczony zespół Prawdzików. No i Delikates, a konkretnie ich kapitan Damian Leśniak, jasno dają sygnały do tego, że tutaj tanio skóry nie sprzedadzą na drugim poziomie rozgrywkowym. No i radzą sobie znakomicie, aż 5 bramek kapitana, który podtrzymuje znakomitą formę z poprzedniego sezonu. CCKS Chłopy mierzył się z DC House Solutions, no i tutaj spodziewaliśmy się, że DC mimo wszystko przystąpi do tego meczu przynajmniej w roli delikatnego faworyta, no ale Chłopy pokazały, że nie mają zamiaru kompletnie sobie nic z tego robić, no i od początku zrobiły swoją robotę w postaci zdobycia 3 punktów. Konsekwencja w defensywie, skuteczność w ataku i to przynosi zamierzony przez nich efekt. 3 punkty w meczu dla otwarcia dla jednych na pewno, a dla DC House Solutions nie. No i DC zaczyna sezon jesienny od 2 porażek, także niepokojąca ta statystyka na początku sezonu. Mówiłem o dobrym debiucie Delikatesów, natomiast na pewno mile swojego debiutu w lidze B2 wspominać nie będzie Perła.
która mimo zaciętej walki, mimo dużego zaangażowania w mecz przegrywa 1-6. Było jeszcze szerokie kadry po obu stronach, no ale Szymon Rudzik tutaj do spółki ze swoimi kolegami z drużyny zagrali znakomite spotkanie i wypunktowali Beniaminka. Perła zatem będzie musiała jeszcze przynajmniej chwilkę poczekać na pierwsze punkty w historii na drugim szczeblu rozgrywkowym. No i skoro mowa o tych pierwszych punktach dla Perły, no to zaglądamy od razu na to, co nas czeka w tygodniu trzecim. Co do Perły, to czeka ich właśnie spotkanie z DC House Solutions, które, jak mówiłem, rozpoczyna sezon od dwóch porażek. Taka sytuacja może mocno premiować Perłę. Jeśli podejdą do tego spotkania odpowiednio skoncentrowani, no to mogą wykorzystać tę gorszą formę DC House Solutions. Natomiast wiemy, że DC to od wielu lat średniak B-ligowy, także jesteśmy przekonani o tym, że lada moment ich forma po prostu wypali. W pozostałych spotkaniach Villanova będzie testować CA Sharks. Dla Sharksów to pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o ten sezon. Łapanka będzie mierzyła się z FC Delikatesem. No i tutaj ciekawe spotkanie na pewno w kontekście tego, że Łapanka na razie przegrała swoje spotkanie z Rafisem. Z kolei Delikates zaczął bardzo obiecująco. Na pewno będą musieli zwrócić uwagę na postać kapitana, który już w swoim pierwszym, Damian Leśniak, w swoim pierwszym spotkaniu spisał się znakomicie. No i to głównie on tutaj ciągnie grę Delikatesów. Nie ma lipy, będzie mierzyło się z Rafisem. No i tutaj też bardzo ciekawa historia, przede wszystkim z tego powodu, że nie ma lipy, wraca na drugi szczebel rozgrywkowy. Od 2015 roku nie byli widziani zawodnicy Rafała Furgała na drugim poziomie rozgrywkowym, tymczasem wracają na niego, no i grają pierwsze spotkanie z Rafisem, a więc jednym z faworytów do awansu do Ligi A. Prawdziki poszukają pierwszych punktów w starciu z Piometem, no i to będzie na pewno bardzo wymagające dla nich spotkanie. I ostatni mecz Bianconeri CCKS Chłopy. Tutaj, tak jak mówiłem, Chłopy wygrały swój pierwszy mecz. Z kolei Bianconeri są jedną z ekip, które dopiero swój pierwszy mecz właśnie w tym tygodniu rozegrają. Urlopy nieco przedłużyły, opóźniły ten start dla nich, no i zobaczymy, jak po tych urlopach, w jakiej formie będzie ekipa Bianconerich na początku sezonu jesień 2023. A ja teraz przejdę do tradycyjnego dla nas segmentu, którym jest plebiscyt na bramkę tygodnia. Tradycyjnie prezentujemy Państwu nasze propozycje najładniejszych goli ubiegłego tygodnia, a Wy w ramach głosowania na naszym Facebooku podejmiecie decyzję, który z tych goli jest rzeczywiście najbardziej efektowny, także zapraszam na projekcję naszych propozycji.
I tak wygląda pięć naszych propozycji na bramkę tygodnia drugiego. Serdecznie zapraszamy dzisiaj do wzięcia udziału w naszym głosowaniu, które uruchomimy w godzinach popołudniowych na naszym Facebooku, a ja sobie pozwolę przejść już do trzeciego szczebla rozgrywkowego. Tutaj kolejne rozstrzygnięcia również już zaszły. No i śmiało można powiedzieć, że najlepiej ten sezon rozpoczynają trzy ekipy: Omega, NZS, UEK FC i UBS Kraków. Dla tych trzech ekip w tym tygodniu odnotowaliśmy drugie zwycięstwa. Wszystkie mecze naprawdę mocno wyrównane. No i tylko właściwie w meczach Rodziny Królewskiej i NZS-u UEK takie zwycięstwa nieco bardziej zdecydowane, natomiast w pozostałych przypadkach jeden gol decydował o tym, kto jest lepszy. No i zaczynamy od spotkania wolnych strzelców z Fiskładem. No, Spadkowicz z Ligi B, Fiskład mógł czuć się tutaj przynajmniej małym faworytem, natomiast wolni strzelcy zweryfikowali ich chęci, no i wygrali to spotkanie 4-3, także w końcu punktują wolni strzelcy, w końcu może to złe słowo, no bo zagrali do tej pory tylko jeden mecz z UBS-em, no ale na pewno i w przypadku meczu z UBS-em byli większym faworytem niż w przypadku rywalizacji z Fiskładem. KS Augustyn mierzył się właśnie wspomnianym UBS-em, no i póki co UBS bryluje, a konkretnie Jakub Nowak, który zagrał kolejne znakomite spotkanie, no i chociaż w tym meczu zdobył tylko jednego gola, no to i tak został wybrany tytułem MVP, no bo robił naprawdę dużo hałasu, jeśli chodzi o poczynania ofensywne drużyny Kamila Wlazło. Porażkę notuje drużyna Wystawy FC, dla której był to pierwszy mecz w tym sezonie, a drugi dla NZS-u UEK, który zaczyna kampanię jesienną od dwóch wygranych. No i trzeba przyznać, że ta końcówka sezonu wiosennego, która okazała się dla nich nieudana i nieszczęśliwa, bo zakończyli rywalizację bez medalu, no chyba przyniosła dla nich jeszcze większą motywację do odnoszenia sukcesów, no i zaczynają naprawdę z wysokiego pułapu. Wygrywa też Omega, która również wiosny do udanych nie zaliczyła, no ale tutaj jesień już kompletnie inaczej się dla nich rozpoczyna, dwa mecze wygrane, no i porażkę notuje przez to Ahti, które w pierwszym meczu zdecydowanie ograło chłopaków z Baraków, teraz już przegrywają z Omegą, chociaż walka trwała do samego końca, no i te trzy punkty wcale nie były pewne, w ostatniej minucie tak naprawdę przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść zawodnicy Omegi, no bo gdyby ten mecz zakończył się minutę wcześniej, to trzy punkty trafiłyby do Ahti, także tutaj fantastyczna rywalizacja do końcowego gwizdka. I ostatni mecz to rywalizacja Rodziny Królewskiej z chłopakami z Baraków, no i mistrz Ligi D na razie przeżywa mocne zderzenie z rozgrywkami Ligi C1, dwie raczej takie większe porażki, większe, one nie są jakieś przepotężne, bo w przypadku pierwszego meczu 3 gole, w przypadku drugiego 4, natomiast tutaj w lidze C1 mamy te wyniki naprawdę wyrównane, więc można stwierdzić, że te porażki akurat były nieco bardziej zdecydowane. Tydzień trzeci to kolejne mecze, no i chłopaki z Baraków poszukają przełamania i pierwszych punktów w lidze C1 w starciu z Wystawą FC, a więc będzie to jak najbardziej możliwe. Zobaczymy, czy drużynie Adama Pawłowskiego ta sztuka się uda. Omega będzie mierzyła się w ciekawym spotkaniu z wolnymi strzelcami i tutaj kwestia tego, czy uda im się przedłużyć serię zwycięstw. O przedłużenie serii zwycięstw zagra też NZS UEK FC z UBS-em Kraków, no i dla jednych i drugich będzie to ciekawe spotkanie. Obie ekipy wygrały pierwsze dwa pojedynki i na pewno zrobią wszystko, żeby tę serię nadal podtrzymać. Ahti będzie mierzyć się z Rodziną Królewską, to też bardzo ciekawa para i w ostatniej parze tego tygodnia Fiskład poszuka pierwszych punktów po spadku na trzeci szczebel rozgrywkowy, walcząc z doświadczoną ekipą KS-u Augustyn. Przechodzę sobie do Ligi C2, tutaj tych spotkań nieco mniej. Same dna rywalizowały z Big Time'em, no i takie spotkanie dwóch drużyn, które posiadają sporą koncentrację, jeśli chodzi o grę defensywną, i to było w tym meczu widać. Bramek padło niewiele, bo tylko 4, ale 3 z nich strzelił Big Time i tutaj 3 punkty trafiły do nich po tym, jak w pierwszej kolejce dosyć niespodziewanie ulegli Olympiakosowi. Olympiakos wygrał w pierwszym tygodniu 7-3, teraz 7-3 już przegrał
i to z ekipą Socjo z Wisła, a więc z ekipą, która tylko jeden sezon dłużej jest na trzecim szczeblu rozgrywkowym dla Olympiakosu. Ta rola Beniaminka na razie przeplatana, raz lepsza forma, raz gorsza, no i póki co nie wiemy, jak będą się sprawowali w tym sezonie, gdzie będziemy mogli ich mniej więcej usytuować. Ciekawie zapowiadał się mecz Kalinexu z Albatrosem, no i był on rzeczywiście bardzo ciekawy, no ale ta konsekwencja defensywy Kalinexu i pełna, bardzo wysoka skuteczność Mateusza Piekarczyka sprawiają, że niezwykle ważny mecz wygrywa Kalinex. Albatros marzy z pewnością o powrocie na drugi poziom rozgrywkowy, no ale na razie ta forma niestabilna, pewna wysoka wygrana z Blackhawksami, no a teraz porażka niewielka, bo niewielka, ale mimo wszystko porażka z Kalinexem, także tutaj muszą tą formę ustabilizować raczej na tym poziomie meczu z Blackhawksami, jeśli chcą ten awans wywalczyć w sposób zdecydowany. I właśnie wspomniani Blackhawksi mierzyli się z BTCH, no i ten sezon zaczyna się bardzo źle dla drużyny Ryszarda Kalety. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że Blackhawksi po dwóch meczach będą mieli 0 punktów, no i bilans bramek 6-18, także nieudany ten start, ale też trzeba wziąć pod uwagę fakt kłopotów kadrowych, które gdzieś tam Ryszard zgłaszał do nas, zgłaszając nowych zawodników, także mamy nadzieję, że te kłopoty wkrótce zostaną pokonane, no i Blackhawksi wrócą do gry, do której nas przyzwyczaili do tej pory. Przechodzimy do meczów tygodnia trzeciego w Lidze C2, no i tutaj też będzie się działo na pewno bardzo dużo. Do gry wkraczają nam nowe ekipy, między innymi będą to Czyżyny, które zmierzą się z samymi dnami już dzisiaj. No i tutaj zobaczymy, w jakiej formie po przerwie wakacyjnej będą Czyżyny, a będą mogli się sprawdzić aż dwukrotnie, bo oprócz rywalizacji poniedziałkowej z samymi dnami zagrają także w środę z Boskę Jaglaci. Także intensywny początek dla Spadkowicza z drugiego poziomu rozgrywkowego. Takim samym Spadkowiczem jest zresztą Jaglaci, także tutaj zobaczymy, kto wykona ten pierwszy krok, aby wrócić na drugi szczebel rozgrywkowy. Socjo z Wisła sprawdzi formę Kalinexu, formę, która, no nie ma co ukrywać, na razie jest mocno obiecująca. Jesteśmy ciekawi, czy Kalinex w końcu również będzie miał okazję do tego, aby wrócić na drugi szczebel rozgrywkowy. Ubiegły sezon zakończony na pozycji czwartej, także bardzo wysoko i z dużymi szansami na to, żeby ten wynik w tym sezonie poprawić. Big Time Kraków kontra Blackhawks, którzy no bądź co bądź można chyba mówić o małym przynajmniej kryzysie, zwłaszcza w sferze defensywnej. No zobaczymy, czy uda się to przełamać w starcie z międzynarodową ekipą. Albatros, a więc inny ze Spadkowiczów, zmierzy się z Beniaminkiem, którym jest Aptiv. Tutaj ciekawa na pewno para, no ale nie ma co ukrywać, że faworytem będzie bardziej ograny na wyższych szczeblach Albatros. Kalifornia zmierzy się z innym debiutującym w tym sezonie zespołem, z Wadowskimi. Wadowscy wracają z urlopów i będą mierzyć się właśnie z zespołem złożonym z zawodników pochodzących z ziemi limanowskiej. No i będzie to też taka para dwóch ekip, które raczej przyzwyczaiły nas do walki w środku tabeli. Ten sezon może się okazać dla jednych bądź drugich przełomowy. Zobaczymy, czy tak będzie. No i BTCH kontra HNDS. HNDS zaczął od porażki, BTCH od zwycięstwa, więc chyba jesteśmy wszyscy przekonani, że w tych odmiennych humorach no, na pewno może nieco więcej szans mieć ekipa spod znaku BTCH. Także ciekawe te pary w Lidze C2, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno z upływem każdego kolejnego tygodnia sporo będzie się nam wyjaśniało, a ja teraz pozwolę sobie zaprezentować interwencje, najlepsze interwencje tygodnia drugiego, które będziemy wybierać, spośród których będziemy wybierać tą najbardziej efektowną.
I tak wygląda pięć naszych propozycji na najładniejszą interwencję tygodnia ubiegłego. Głosowanie oczywiście na naszym Facebooku już dzisiaj po południu, także serdecznie zapraszamy. A my przechodzimy sobie już do szczebla Ligi D. Tutaj kolejne spotkania. No i pierwsze kłopoty chyba w rozgrywkach FLS miała ekipa KKS Remis Rakieta. Mierzyli się ZZ Teamem, a więc drużyną bardzo mocno zdyscyplinowaną taktycznie. No i to było widać. Tutaj nieco mniej miejsca miał Adam Wojtyna. No ale i tak mimo wszystko trzy punkty powędrowały do Beniaminka. Natomiast trzeba pochwalić ZZ Team za to, jak mocno postawiła się ta ekipa swoim przeciwnikom. W rozgrywkach zobaczyliśmy ekipę KS Pauza. Po raz pierwszy w historii zespół Tomasza Koniorczyka pojawił się na boisku. No i bracia Domagała załatwili sprawę. W duecie właściwie pokonali drużynę Lakado. Po jednej i po drugiej stronie sporo doświadczonych graczy, no i ten mecz mógł się naprawdę podobać. Trzymał w napięciu do końcowego gwizdka, ale ostatecznie trzy punkty wędrują na konto debiutantów. Także tutaj serdeczne gratulacje dla drużyny Pauzy. Red Sox po tym, jak wygrał na inaugurację z Januszami Futbolu, teraz minimalna porażka z Hitachi Energy, ale nadal pozostawiają po sobie gracze Patryka Pławeckiego dobre wrażenie. Hitachi zaś zaczyna sezon od dwóch wygranych, no i może w końcu to będzie ten sezon, kiedy uda im się powrócić na trzeci szczebel rozgrywkowy. Spadkowicz właśnie z tego poziomu, Janusze Futbolu ulegają starym wilkom 4-2, no i sami Janusze chyba nieco w szoku. Dwie niewielkie porażki, no ale nadal są to porażki, które powodują, że zostają na dole ligowej hierarchii. I w ostatnim meczu Silicon Creation zmierzył się z Pershing Popcar Team. Chyba najbardziej wyrównane spotkanie, no i tak naprawdę dopiero w samej końcówce Pershingi przechyliły szale zwycięstwa na swoją korzyść, no a warto zaznaczyć, że właściwie do samej przerwy, bo do 24 minuty przegrywali 0-2, także tutaj mocno postawili się zawodnicy Silicona. No i w roli Spadkowicza na razie jednak nie udaje im się zdobyć kolejnych punktów. Na razie muszą cieszyć się z jednego, które otrzymali za ten pierwszy mecz z BKS Teamem. Przechodzimy do tego, co będzie się działo w tygodniu trzecim, a więc w tym, który rozpoczyna się już dzisiaj. No i mamy wreszcie powrót do gry rekonwalescentów z Kawina, którzy swój pierwszy mecz zagrają z ZZ Teamem, a więc tutaj naprawdę wyrównana para. Może to być interesujące spotkanie, podobnie jak pojedynek Pershing Popcar Team ze Spadkowiczem z trzeciego poziomu rozgrywkowego Red Bullsem, który także dzisiaj rozpocznie swoją rywalizację w rozgrywkach. Janusze Futbolu będą szukać pierwszych punktów z Hitachi, no i może to być niezwykle trudne, bo jak już mówiłem, Hitachi zaczyna sezon niezwykle obiecująco od dwóch zwycięstw, no a z kolei Janusze na razie poniżej formy, której od nich oczekujemy. Silicon Creations, Stare Wilki, tutaj ciekawa para, ale pewnie ze wskazaniem gdzieś na Stare Wilki. No mimo wszystko jednak Silicon jest Spadkowiczem z ligi wyższej, całkiem nieźle się zaprezentował w meczu z Pershing Popcar Team, no ale zabrakło gdzieś tych sił w końcówce, także tutaj wszystko jest jeszcze do nadrobienia w kolejnych spotkaniach. KKS Remis Rakieta ma kolejne wyzwanie, takie, które raczej będzie powodowało u nich dużą motywację. KS Pauza pokazała, że mimo iż jest debiutantem, to wkracza do rozgrywek bez żadnych kompleksów, no i tutaj taka para na pewno ciekawa, zobaczymy, czy Pauzie uda się postawić Adamowi, Wojtynie i spółce. No i taki mecz na zakończenie tego tygodnia w Lidze D, BKS Team kontra Lakado, dwie doświadczone, bardzo mocno ekipy, będzie się na pewno działo, no i dwie ekipy, które raczej wystartowały tak poniżej oczekiwań, a zwłaszcza Lakado, które ma za sobą dwie porażki. Także te poszukiwanie punktów dla jednych i dla drugich z dużymi ambicjami w ekipie może się
przełożyć na bardzo dobre widowisko. Liga E, tutaj również kolejne rozstrzygnięcia, które możecie zobaczyć na pasku na dole. Geodziki podtrzymują dobry początek po tym, jak udało się wygrać z serwisem Wóz do Ryżu. Teraz również wygrywają z wracającą do rozgrywek Naftą Kraków Retro i to tak mocno zdecydowanie, bo aż 7-1. Także na razie Geodziki w mocnym gazie. Nie można tego powiedzieć o dawnych niepatologicznych, którzy teraz występują pod nazwą swojego sponsora, więc ekipy serwis Wóz do Ryżu. Tym razem ekipa serwisu właśnie przegrywa ze Złotym Bażantem. No i dwa pierwsze mecze muszą zawodnicy Sebastiana Perełkowicza pogodzić się z porażkami. Gramy swoje rozpoczyna bardzo fajnie sezon od zwycięstwa 3-1 z AKSWS. Spotkanie, w którym działo się naprawdę dużo od samego początku. Obie ekipy były mocno zmotywowane do tego, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i gole zobaczyliśmy tak naprawdę dopiero w samej końcówce i tych goli więcej zdobyła doświadczona, o wiele bardziej doświadczona ekipa. Gramy swoje. Ogniwo Bielany zaczyna znakomicie ten sezon, dwa zwycięstwa, no chyba nikt się nie spodziewał, że ta młoda, bardzo młoda ekipa Beniaminka Ligi E zacznie aż tak z tak mocnego uderzenia, no bo wygrali z doświadczonymi na tym poziomie ekipami, z Okręgową Radą Adwokacką, a następnie ze Starą Gwardią, także tutaj serdeczne gratulacje dla kapitana Mikołaja Łuszczka i reszty chłopaków z Ogniwa. Zaczyna się wybornie, no i czyżbyśmy mieli mieć tutaj do czynienia z kolejnym rewelacyjnym ich sezonem, zobaczymy, czy rzeczywiście to się ziści. I ostatnie spotkanie, o którym jeszcze nie wspomniałem, to rywalizacja Wściekłych Psów z UKS-em Kimbapę, no i przynajmniej do połowy spotkania była ona dosyć wyrównana, natomiast po zmianie stron więcej tych bramek w końcówce, w ostatnim kwadransie zdobyło UKS Kimbapę, no i ten spadek do Ligi E, na razie wszystko zgodnie z ich życzeniem, a więc zwycięstwo na początek dla UKS-u Kimbapę. Zaglądamy w harmonogram tygodnia trzeciego. Tutaj Wściekłe Psy będą grały z Geodzikami, które naprawdę wybornie zaczęły sezon jesień 2023. UKS Kimbapę sprawdzi pourlopową formę krakowskiej piłki B, bo dla nich to będzie pierwszy mecz, podobnie jak dla Borku, który w pierwszym swoim spotkaniu zagra z serwisem Wóz do Ryżu, a więc z drużyną, która na razie mile początku sezonu jesień 2023 wspominać nie będzie. Nieco lepiej ten początek sezonu wspominają za to ekipy Złotego Bażanta i Gramy Swoje, a te właśnie ekipy zmierzą się ze sobą w spotkaniu już dzisiaj, jutro zaś mecz AKSWS no, z będącymi w wysokiej formie na początku tej kampanii zawodnikami Ogniwo Bielany, dlatego więc AKSWS czeka na pewno kolejne trudne, bardzo trudne spotkanie i jutro też rywalizacja Okręgowej Rady Adwokackiej z Naftą Kraków Retro i jedni i drudzy na razie z jedną porażką na koncie na pewno zrobią wszystko, żeby teraz tę serię przełamać, znaczy serię wrócić po prostu do punktowania. I Liga F, najniższy poziom rozgrywkowy toczony w tej ciekawej, nietypowej dla FLS-a formule. Przypomnijmy, dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, każdej z czterech grup plus dwie ekipy z najlepszym bilansem z trzecich miejsc awansują do Ligi F, pozostali będą grać w Lidze G. No i znamy coraz więcej tych rozstrzygnięć. Najpierw Liga F, grupa A, no i tutaj mieliśmy spotkanie fingoweb.com z RKS, to nawet nie są oni, no i błyszczał Kacper Przełożny, który skompletował hat-tricka, no i dzięki temu hat-trickowi Fingo rozpoczyna jesień od zwycięstwa. Casual Kickers w swoim FLS-owym debiucie mierzyło się z FC Farty. FC Farty miały tą przewagę, że już debiut miały za sobą, nie był on udany w starciu z RKS-em. No i drugi mecz w pojedynku z Casual Kickers też nieudany, tutaj zwycięstwo wspomnianej przeze mnie ekipy 3-1, chociaż mecz był wyrównany, no i Farty miały swoje okazje do tego, żeby gdzieś powalczyć, zwłaszcza na ich plus szeroka kadra, także w kolejnych meczach może to się w końcu zaprocentować. W grupie B bryluje nam ekipa Jaga Team, notują drugie zdecydowane zwycięstwo, tym razem pokonując doświadczonych
FLS-owiczów ekipę Kraków Wild Dogs. No i trzeba przyznać, że Jaga wyrasta tutaj na zdecydowanego faworyta, jeśli chodzi o grupę B. Wygrywa dwa mecze w tym tygodniu, zagrała też ekipa futbolu opozycyjnego, no i na razie z mocno zmiennym szczęściem. Najpierw wygrana minimalna 2-1 z Cyberium Arena, a następnie raczej kontrolowane zwycięstwo nad futbolem opozycyjnym ekipy Wiktorii Kraków, która szybko już w pierwszym kwadransie zbudowała sobie przewagę 3 bramek. Na przerwę schodzili już z prowadzeniem 4-1, no i w drugiej połowie, mimo że futbol opozycyjny miał więcej z gry, no to nie udało im się już nawiązać takiej rywalizacji, jeśli chodzi o bramki. Więc na ten moment przynajmniej w grupie B Jaga Team wygląda najsolidniej, no i to oni są liderem po 2 tygodniach rywalizacji. W grupie C liderem jest Rajska Szkoła, która ma jednak taki sam bilans punktowy jak GKS Morenka, ale na pewno może się poszczycić lepszym bilansem bramkowym, dlatego też jest liderem. W tym tygodniu udało im się aż 11-3 ograć ekipę Black Label. Z kolei GKS Morenka może troszeczkę niespodziewanie, może nie, wiemy o przebudowie kadrowej Heinekena, no i kończy się tutaj remisem spotkanie GKS-u Morenka z Heinekenem. Ciekawe spotkanie trzymające w napięciu do końca i chyba nieco bardziej zadowoleni z tego meczu muszą być zawodnicy Morenki właśnie, no bo im udało się w samej końcówce uzyskać ten remis. I grupa D, w której najlepszy zdecydowanie to zespół ACF Kraków. W tym tygodniu grali dwukrotnie, najpierw z Progresem, a następnie z Para Olympiakosem Huteus, i w przypadku jednych i drugich pewna wygrana, a zwłaszcza z Para Olympiakosem, któremu w piątek zaaplikowali aż 11 bramek, nie tracąc żadnego. Także ACF Kraków pokazuje swoją moc, no i oni też tutaj jasno dają sygnał, że są faworytem w grupie, w której aktualnie się znajdują, a więc w grupie D. Nie mieliśmy jeszcze do okazji zobaczyć lekko spoconych i Waldeksu Cegielnia w tym sezonie, dlatego też czekamy na ten moment i wtedy będziemy mogli na pewno więcej o grupie D powiedzieć. Ja jeszcze wspomnę o meczach, które czekają nas w tygodniu trzecim. W grupie A dwukrotnie zobaczymy fingoweb.com, który nadrobi zaległości walcząc z FC Farty, a następnie grając z powrotem żywych trupów, a trupy również będą grały dwukrotnie. No, oprócz tego meczu z fingowebem wcześniej wrócą do rozgrywek po przerwie wakacyjnej. W starciu z RKS to nawet nie są oni. Tutaj ta grupa A wydaje się bardzo mocno wyrównana, no i możemy się spodziewać dużych emocji. Jeśli chodzi o ten tydzień trzeci, sporo powinno nam się na pewno wyjaśnić, podobnie jak w grupie B. Ciekawa rywalizacja Jaga Team z Wiktorią Kraków, a więc aktualnie pierwszej i drugiej ekipy w tabeli. No a o kolejne punkty i podtrzymanie swoich szans na awans do Ligi F zagrają ekipy futbolu opozycyjnego i Kraków Wild Dogs. Pauzować w tym tygodniu będzie Cyberium Arena. Grupa C to również mecz na szczycie pomiędzy Rajską Szkołą All Stars i GKS Morenka. Tak jak mówiłem, po 4 punkty na ten moment. No i zwycięstwo może zagwarantować, może jeszcze nie na 100%, ale bardzo mocno możliwy awans do Ligi F. No i wiemy o tym, że punkty przechodzą do dalszej fazy, więc warto tutaj powalczyć. Heineken zagra ze skazanymi na piwko, obie ekipy zaczęły od remisu, także w podobnych na ten moment są humorach. I grupa D, tutaj też 2 spotkania, zobaczymy w końcu w rozgrywkach Waldek z Cegielnia i Lekko Spoconych. Ten mecz bezpośredni tych ekip w czwartek, natomiast wcześniej, już dzisiaj, Lekko Spoceni zadebiutują w rozgrywkach w bardzo trudnym spotkaniu z ACF-em Kraków. Tutaj zobaczymy, jak Lekko Spoceni przystąpią do tej rywalizacji, bo ACF na razie w FLS-ie spisuje się znakomicie i po 2 meczach bilans bramkowy, który posiada, to 15-1. Także będzie się działo na pewno w tym tygodniu. Zapomniałem zmienić planszę, także na dole jeszcze teraz na szybko można się zapoznać z kompletem spotkań, które będą do rozegrania w tygodniu drugim, jeśli chodzi o Ligę F. No, ciekawa formuła, dzieje się na pewno bardzo dużo i mamy nadzieję, że rzeczywiście ten poziom tutaj w Lidze F do końca będzie wyrównany i będzie ta walka
o miejsca w Lidze F bardzo, bardzo zacięta. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas, za spędzone ze mną te 45 minut. Tradycyjnie zapraszam na nasze media społecznościowe, a także życzę udanych spotkań i do zobaczenia na FLS-owych boiskach. W tym tygodniu tych spotkań już czeka nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miłego poniedziałku, udanego tygodnia. Kłaniam się, Rafał Gnotek.